jaki dribbling! Jak on zapierdziela! W 7 sekund jeszcze mnie double tapa strzelił dinozaur. Niewiarygodne! I co to ma być? Czuję tak totalnie oszukany, że to jest hit. I czemu ja to szukam? Peril Exchange. Tanie i szybkie kredyty oraz przedmioty w Rocket League. Z kodem EDEK 3% zniżki. Elo, elo, witam was w kolejnym odcinku z Rocket League. Dzisiaj sobie gramy w taki oto szalony tryb na szalonej mapie. Nie, o, już myślałem, że piłka będzie pod mapą. Jak widzicie, są tutaj z nami dinozaury, które dość mocno będą prawdopodobnie przeszkadzały nam. Czy tam pomagały tak, czasem. Ale tu nie to widać, ma od dziecka przyjaźń z dinozaurami. Generalnie jest to taka bardzo, no może nie wygląda jakoś mega atrakcyjnie ta mapa, ale jest naprawdę zabawna. Planujemy na niej zagrać best of three, czy tam po prostu trzy mecze. Pierwszy to właśnie takie zwykłe 1v1, drugi to będzie prawdopodobnie boomer ball, a trzeci to jeszcze nie wiemy. Zobaczymy, jak to się będzie spisywało. Nie, to i tak o, każdy... Kurde, kopnął mnie! Każdy tryb, jaki by był, to i tak to dinozaur, to jest totalny chaos. Czekaj się, musi dinozaur coś strzelić. No nie no! Co za chamstwo, ej, to jest tak znienacka. Dinozaur cię walnął? Powinien... No tak, kopnął mnie. Powinna być kamera na dinozaura. No nie no. Ej, no naprawdę, mega fan. Mega śmieszna jest ta mapka. On tak potrafi ci nawet bumpować. No mnie zbumpował właśnie. Generalnie widziałem u pewnego youtubera z zagranicy tą mapkę, mi się mega spodobała. No generalnie też od razu tutaj powiem, że Tuni ponoć... Ale zlogowany replay. Że Tuni ponoć coś tam też postanowił ostatnio nagrać, także oczywiście zapraszam w opisie. Poradniczek będzie. Poradniczek. Ej, jaki aerial zrobił? W sensie ten... To nie aerial, on po prostu lata. To jest pterodaktyl, czy jakie tam... Pterodaktyl. Pterodaktyl. To jest ptakora... Oła. Dobra. Myślałem, że zje. Dobrze. Dobrze, dinozaury. Ale nie, no to jest mega dobra mapka. W sensie... No, a to w ogóle jakiś sufit jest wysoki. No nie wiem, czy jest wyższy, ale mega mi się jest podoba wyższy. Koncept. Możliwe w sumie. Ła. Jaki dribbling! Jak on zapierdziela! Jakie jaja! Na boomer ballu będę miał taki cel, żeby podać do dinozaura tego, co jest na górze i żeby on strzelił. Redirecta. Ale w ogóle mylą mnie te dinozaury. Się zatrzymał na chwilę. No właśnie, ale kozackie to jest. Ciekawe, jaki to jest schemat, czy one robią cały czas to samo, czy... Nie mam pojęcia. Oha! Czy jakoś te piłkę ale reagują? Ale są ciekawe, na pewno. No nie, tu nie strzeli, bo mnie bumpnął dinozaur. Jakieś chyba przekupione są na twoją korzyść. Chociaż to ja postuję, to powinno mi pomagać. Jakim żaden team boosty zgarnąłeś? No nie wierzę, jaki złodziej boosta. Ale dziwne kick-offy. Mi się wydaje, czy my w innej pozycji byliśmy na kick-offie chyba? Wiesz co? Możliwe, bo strasznie dziwne są te kick-offy po prostu. Bo bliżej byłem na kick-offie. No nie, no proszę, czemu mnie tak niszczysz teraz? Jaki ghost hit. Nie, no zaraz musi być comeback, będzie full focus, zaraz poleci chyba. Zaraz odcinka nie będzie. Zaraz odcinka nie będzie. Nie no, zaraz nadrobimy. Co jest? Tak, what? Dobrze, co dinozauru! Się... Dobre dinozauru. A śmieszne to jest, że na replayach ich nie widać. W sensie jak to nie widać? Ja na replayach mam w innych miejscach dinozaury. Nie, normalnie. Tak? U mnie na replayach są jakieś przemieszczone te dinozaury. Tak nie w tym miejscu, co był wcześniej. No to dziwne, bo to ty powinieneś mieć źle, jak ja jestem hostem. Ale nie wiem, jak mnie niszczysz na tej mapie. Zbyt dobry warm-up był. No tak, bo ty nie dzisiaj grała, ja świeżo wbiłem. Takie wrażenie przynajmniej rozprawiałem. Ała, ała! Ej, no co? Co się stało? Aerial strzelił? Dinozaur kopnął do drugiego, jaki passing w ogóle. Co się stało? Ej, proszę, na moim replay nie będzie tego widać. Ale ja, o mnie też teraz nie było widać. Ale to jest kozackie. O kurde. No nie. Jaki tryhardy z tych dinozaurów. Jak schował głowę! Myślałem, że on walnie tą głową. W ostatniej chwili ją schował. Jaki kozacki zrobił unik. Co? Ej, blokuje mnie. Dobrze! Nie. Jest, idealnie, nadrabiamy. Nie zablokował. Okej, strzelamy, nadrabiamy, tak jak gdzie mówiłem. Gdzie jest dinozaur? Chwilowo tutaj gdzie daliśmy forę tu niemu, żeby się poczuł. Nie no, kurde! No nie! Jak ja mam to wziąć?
Pinch! Dinozaur Pinch, to jest zagranie XXI wieku. No nie, no w szyję mu trafiłem, naprawdę. Na boomerze też może być mega ciekawie, no. Bo jeszcze ta piłka będzie się mocno odbijała od tych dinozaurów. No i będzie można to, trafić. To tak one toczą. Ej, jakie kozackie! W jaskini jesteś obok jajek. No i dobra. Teraz będzie fajnie, bo w duże FT na górze dinozaury będzie latała piła. Jak strzelimy gola od dinozaura na górze, to jest za dwa. Nie no, generalnie teraz gramy Boomer Bola. Zobaczymy, co zagramy w trzecim meczu, ale generalnie podoba mi się ta mapa. Nie wiem, jak ty odczuwasz to. Jest taka śmieszna. Jest bardzo taka przyjemna. Jest taka śmieszna po prostu. Zabawnie się w nim gra. Naprawdę fajna for fun. Chyba ale od tych dinozaurów się słabe. Ta piłka nie odbija tak mocno. Nie wiem, czy będą zwiększali siłę, bo to nie wiem, czy tak samo wpływają na piłkę jak twoje auto. Czy one chyba po prostu tak jak ściana są. Ale nie no, mega śmieszna mapka. Nie ma co tutaj gadać w ogóle. Czy ja tego nie trafiłem? O tak. To było coś w stylu oznacz, kto by nie trafił i bym musiał samego siebie oznaczyć. Kopnęli mnie. Dobrze, Tuni, rewanżujesz się, widzę. Dobra, nie ma Indobit. Ale clear! Co polecia to? Ale aerial tego dinozaura. Dino? Proszę cię, Dino! No nie, no, ale to by myślałem, było że to uderzy. Ja też, bo tak nadjeżdżą. Tak. O, ale... Jakie okno. A tutaj tak dziwnie wpada w to okienko, bo takie jakieś teksturki bramki są dziwne. No, to zobaczę jeszcze raz. Inaczej. Bo... A nie, dobra, wpadło normalnie, coś... tak mi się wydawało mi się po prostu. O fuck. Miałem, że to nie leci do góry. A też na początku myślałem przed pierwszym kickoffem, że ta piłka jak na hopsach poleci. Przez to, że była pod ziemią. Ła! Dobra. Nie, jaki w headshot. Też blokuje. Z główki chciał wsadzić. No nie wiem, czy to by nie siadło przypadku. Ale to było kozackie przecież. Taki sejwik. Kozacka jest ta mapa, mi się tak podoba. Musi być więcej mapek tego typu zrobionych. To jest dowód, że mapa nie musi wyglądać jakaś kozacka. Chociaż tak w gruncie rzeczy nie jest brzydka nawet. Po prostu jest taka teksturki proste, jaka są. Proste, ale ładne. W sumie takie, wiesz, wiadomo o co chodzi. Nie są jakieś tragiczne. Nie no, generalnie mapa jest ładna. Dinozaury. Tylko dinozaury są takie po wylewie trochę. Dawaj. Się też specjalnie takie zrobili. W sensie, jakby były mniej wylewowe, to by strasznie obciążało kompa. Dropiło. Proszę. Ojejaj. Ale mnie mylą te dinozaury. Dobra. Jaki w ogóle clear. Broń to, broń to! No nie, no jaki upośledzony bramkarz, no. Prawie jak w Silverze. W sumie się wydaje, że ja jestem bliżej do piłki. No jest, co jestem, to znacznie bliżej. Byłeś? Ej, co jest mi? Zablokowało samochód przez dinozaura. Dawaj, główka. Ła, co? Nie no, ja byłem przekonany, że redirecta głową jeszcze zrobi. No i dobra, w zasadzie wyszło takie best of three. Zwycięzca teraz będzie zwycięzcą ogólnie. Ustawiliśmy po prostu dodatkowo Rumble. Ale nie takie zwykłe, tylko chyba Destruction Derby, coś takiego. Nie wiem dokładnie, co wchodzi w tego skład, ale powinno być fajnie. Co? Nie? Co odbył? Czy właśnie w tej chwili double tapa na mnie strzelił dinozaur? Nie. Jak to nie? Dinozaur to strzelił. Niewiarygodne, no. W 7 sekund już mnie double tapa strzelił dinozaur. Niewiarygodne! Ej, co to ma być? Ej, to jest chamstwo! Ej, to jest największe chamstwo, jakie widziałem. 10 sekund? Nie dość, że miałem kickoffa takiego, to jeszcze dinozaur znowu na mnie strzelił double tapa. To jest piękne. To jest najgorszy początek, jaki mógł być. Co to w ogóle było? No nie wierzę, że powiedziałem, że best of three i takie coś się zrobiło. Jaki z oku w ogóle oszukany się czuję. Się czuję tak totalnie oszukany, że to jest hit. I czemu ja też lecę? Czy ty włączyłeś tornado, ja włączyłem tornado? Chyba. Ale głupota. Co głupota. O, teraz coś lubią aeriale strzelać. Chyba się nauczyły grać powoli. Nie, ła! 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 Nie wierzę w dinozaury w tym meczu. Co to ma być w ogóle? Jaki oszukany to jest. Nie wierzę, że dinozaury mi tak robią w tym meczu. Ale naprawdę, to jest takie super. Ale niesprawiedliwe. No nie. Ja bym niewiarygodny, no. Nie wierzę, że... Jeszcze będzie... Pyddem. Jeszcze tryhardzik. Ale się czuję zmerdany w tym meczu. Ej, ja nacinałem buta i mi się nie ładuje.
Okej. Jest, dobra, coś mi się zaczęło ładować. Coś mi się zbugowało. No idealnie, że ci się zbugowało. Ważne, że strzeliłem w końcu bramkę w tym meczu i dinozaur nie obronił. Ale nie podobają mi się te kick-offy, akurat mógłby być... Nie, już myślałem. Tą chudą szyją strzelił właśnie... Ola! Ła! Nie, no! Ła! Nie, zablokował mnie. Nie denerwuj mnie. Jakby to ciebie blokowały ciągle. Strzelał double tapy na twoją bramkę. Nie, no! To jest chamstwo, no. Jakie to jest chamstwo w tym meczu? Przecież te dinozaury są twoją drużyną. No te dinozaury chyba na moją. Ej, powinno być tak, że czerwone pomagają tobie, a niebieskie mnie. Ale to te wszystkie pomagają tobie. Dlaczego miałem to włączone tak samo jak ty i ty mnie zniszczyłeś? A nie, ty też zginąłeś, tylko nie pokazało. Ja myślałem, że ten. Wiem, ale myślałem, że tylko ja zginąłem. Bo nie pokazało w prawym górnym. Nie wierzę. Tyrają. Tyrają. Nie! Nie wierzę! Nie wierzę w te dinozaury! Ewidentnie cię nie lubią. Ale dlaczego w ogóle dla mnie takie są? Co ja im zrobiłem? Czym to jest chamstwo ze strony dinozaurów? No i znowu... Czy nie na teleport no, jak cię kopał? Możliwe. Aha, nie ma ściany przylepionej. Ale nie, no mapka naprawdę godna lajka. No i od razu tutaj już, żeby na koniec nie przedłużać, to wspomnę, że oczywiście możecie zostawić subskrypcję na kanale. No. Ale myślę, że nawet nie musicie pisać, żeby było więcej mapek tego typu, no bo sam je będę dawał. Bo i tak będzie. Bo i tak będzie, bo są po prostu świetne. O, okay. Czy to siądzie? No, czy to zjesz? Czy to zjesz? Czy będziesz jadł ty krzesło? Nie wierzę w te dinozaury. Wszystko było, wszystko gdyby nie te wredne dinozaury. No dobra, w każdym razie, no to by było chyba na tyle. Znowu ze swoimi jajami jaskiniowca to nie celebruje. O swojej norce. Cieplutki. Dziejeczka no. Się wylęgują. No dobra, myślę, że to by było na tyle w tym odcinku. Dziękuję oczywiście Tuniemu za towarzystwo. Dzięki. No i elo, elo. Cześć.